Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Będzie mój w sumie taki pierwszy film na moim kanale i dzisiaj będziemy przyrządzać przepisu od Darka. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, karkówkę po bałkańsku. Najpierw zaczniemy od rozpalenia ogniska. Przygotowaliśmy tu trochę igliwia sosnowego. Mamy po prostu suchy chrust. Odpalę ognisko krzesiwem tradycyjnym, kowalskim. I będziemy grillować. Tak, jesteśmy na nocce w lesie. I trochę materiałów mamy do nagrania. Tu otworzę jeszcze łabątki z trzciny. Zawsze se zbieram po prostu, żeby mieć na zapas, żeby w razie potrzeby tego nie zabierać. Nie zbierać, przepraszam. Uderzamy i rozpalamy. Staramy się złapać iskrę z krzesiwa kowalskiego. I się udało. Tu mamy trochę kory z brzozy. Udało nam się rozpalić i zaraz będziemy grillować. Później Wam podam przepis na marynatę. Dostałem to od Darka, właśnie taki przepisik i dzisiaj będziemy na wypadzie próbować i smakować. Wcześniej już w domu przygotowałem marynatę i przepis na marynatę to jest łyżeczkę ostrej musztardy. Ja dam akurat musztardy sarebskiej. Łyżkę keczupu, dodajemy do tego ostrą przyprawę grillową, mieszamy wszystko, to ja skroiłem jeszcze trochę czosnku i włożyłem karkówkę i mamy oto taką marynatę. Jeszcze mam przyprawnik, zaraz jeszcze trochę to dodamy, dodatkowo przypraw. Przyprawnik fajny, klimatyczny, możecie takie przyprawniki u Darka nabyć. Mam nadzieję, że nie ucieknie. Nabijamy na patyki. Nie wzięliśmy ruszczu na grilla. Ale to będziemy... Ale pachnie. Będziemy tak piekli na patykach. Karkówkę zamarynowałem wcześniej, około 24 godzin w marynacie. O, pachnie pięknie, pięknie, pięknie pachnie. Teraz trochę posypiemy przyprawami.
akurat ostra papryka była. Tu dodamy trochę jeszcze soli, odrobinka. No i co? Będziemy to wbijać i będziemy grillować już. Przerzucimy może na inną kamerę. I tak, moi drodzy, wygląda nasza karkówka po upieczeniu. Oscypek, karkówka i żurawina. I słodkiego, i słonego. I karkóweczka będzie pyszna. No i naszą karkówkę po bałkańsku przygotowaliśmy. Jak słyszeliście, przepis naprawdę jest na to bardzo prosty. Dziękuję Darku za podesłanie mi tego przepisu. Karkówka była naprawdę smaczna. I zachęcam Was wszystkich, żebyście spróbowali właśnie takiej pysznej karkówki. Dziękuję Wam za uwagę. Ja już będę zbierał się z Konradem do domu. Byliśmy 2 dni w lesie. No i już starczy. Także trzymajcie się. Zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Na razie. Cześć.